Muzyczne podróże przez świat. Naszym gościem jest Jakub Zieliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Pochodzisz z Kielc. Tak, zgadza się. Ale mieszkasz w Warszawie. Zgadza się. Od dłuższego czasu. Od około 3 lat. Niedawno, bo w Wielki Piątek wróciłeś wraz z żoną z bardzo długiej podróży po Ameryce. Które kraje odwiedziłeś? Byliśmy w Meksyku, byliśmy w Gwatemali i w Kostaryce, jeśli mówimy o Ameryce Środkowej. I spędziliśmy jeszcze nieco ponad tydzień w Los Angeles, tak żeby odetchnąć i zażyć trochę dużego miasta po tych krajach Ameryki Centralnej. To taka długa przerwa w pracy? Długa przerwa w pracy, tak, długa przerwa bez pracy, można tak powiedzieć, bo zrezygnowaliśmy z pracy w grudniu ubiegłego roku, w styczniu wylecieliśmy do Meksyku, no i teraz wróciliśmy i będziemy rozglądać się dalej za dalszym życiem, dalszym zarabianiem, żeby móc wyjechać w jakieś kolejne podróże. Zaplanowanie tak długiej wyprawy chyba nie jest łatwe. Nie jest łatwe, aczkolwiek to też zależy od tego, jak się do tego podchodzi, bo mnie na przykład bardzo podoba się właśnie sam moment planowania wyjazdu, żeby sobie po prostu śledzić mapę, śledzić jakieś blogi i książki i sprawdzać, gdzie można wyjechać, co można zobaczyć, co można zrobić w danym kraju. Także jeżeli ktoś to lubi, jeżeli kogoś to pasjonuje, to myślę, że już nawet ten moment planowania jest łatwy i ciekawy. Pogoda dopisała? Tak, zdecydowanie. W Kostaryce fakt faktem zaczynała się już pora deszczowa, już momentami padało, ale to nie zmienia faktu, że pogoda dopisała. Podróż różnorodna, bogata w atrakcje, z pewnością. Zgadza się. Stosunkowo dużo czasu spędziłeś w Gwatemali i dziś właśnie o Gwatemali będziemy opowiadać. Gwatemala obok Salwadoru czy Hondurasu, gdzie byliśmy tydzień temu, również nie jest bezpiecznym krajem. Czy było bezpiecznie? Było bezpiecznie. To znaczy, tak, ja wiem, jaka opinia jest na temat krajów Ameryki Centralnej, tak naprawdę począwszy od Meksyku aż Panamę. Natomiast prawda jest taka, że podczas całej tej podróży, podczas tych 3,5 miesiąca, najbardziej, powiedzmy, niebezpieczne sytuacje spotykały nas w Los Angeles. Właśnie nie w Ameryce Centralnej, tylko w Stanach Zjednoczonych. To jakie to sytuacje? Los Angeles jest dosyć specyficznym miastem, gdzie, no niestety, ale jest dużo osób z, powiedzmy, marginesu społecznego. Jest duży też problem z narkomanią. A ludzie niestety pod wpływem środków odurzających czasami są nieobliczalni. I nie były to takie skrajnie niebezpieczne sytuacje, gdzie po prostu mielibyśmy zagrożone nasze życie czy zdrowie. Natomiast były po prostu sytuacje niekomfortowe, gdzie musieliśmy na przykład wcześniej niż planowaliśmy wysiąść z metra na przykład. Czy tam też, podobnie jak w Polsce, ogłoszono koniec epidemii? Były jakieś obostrzenia? Tak, jeżeli chodzi, w sensie tak, były obostrzenia, bo jeżeli chodzi o kwestię pandemii, kwestię obostrzeń, to w Gwatemali bardzo przestrzegają zarówno noszenia maseczek, jak i zachowywania dystansu społecznego. Na przykład wchodząc gdziekolwiek, czy to do restauracji, czy do sklepu, zawsze mierzona jest temperatura, zawsze widać żel antybakteryjny, a zawsze trzeba mieć maseczkę założoną, także tam naprawdę rygorystycznie do tego podchodzą. Tak, a byłeś w Gwatemali na przełomie lutego i marca. Tak, zgadza się. Gwatemala to raj dla miłośników górskich wycieczek okraszonych dawką adrenaliny. Można się wybrać na przykład na wulkan Acatenango, 3976 metrów nad poziomem morza. Wulkan uśpiony, ostatnia jego erupcja miała miejsce w 1972 roku. Wulkan z dwoma wierzchołkami. Jak wyglądała trasa na ten wulkan? Trasa na wulkan składała, czy w ogóle trekking na wulkan składał się z 2 dni. To był 2-dniowy trekking, gdzie pierwszego dnia wchodziło się do base campu na wysokości 3600 metrów. Tam była baza namiotowa, były ogniska i można było po prostu odpocząć po tym pierwszym dniu wędrówki. Baza namiotowa była też z widokiem na wulkan Fuego, który jest wulkanem aktywnym i jest, można powiedzieć, bardzo aktywny, bo jego erupcje są tak naprawdę co około 10-15 minut. Niektóre mniej, niektóre bardziej spektakularne. I podczas pierwszego dnia po dotarciu do base campu można było też dodatkowo wyjść jeszcze na dodatkowy krótki trekking, taki już nocny z czołówkami, z przewodnikiem, gdzie
szło się jeszcze bliżej tego wulkanu Fuego i można było zobaczyć go z bliższej odległości. Mogę na ten temat wypowiedzieć się tylko i wyłącznie z opowieści mojej żony, która na ten trekking się udała. Ja zostałem wtedy w namiocie. A dlaczego zostałeś w namiocie? Powiem szczerze, że nie czułem się po prostu na siłach, żeby iść. I wydaje mi się, że podjąłem dobrą decyzję, ponieważ z kolei w drugiego dnia, kiedy o 4 rano mieliśmy atak szczytowy, żeby zobaczyć wschód słońca na szczycie tego wulkanu, ja poszedłem, natomiast żona została, bo po tym poprzednim trekkingu była już na tyle zmęczona, że po prostu odpuściła. Ale słyszałeś te wybuchy wulkanu Fuego? Nie da się nie usłyszeć, także no, tutaj, jeżeli chodzi o nocy, o noc spędzoną na wulkanie, no to trudno ją nazwać przespaną, bo jednak jeżeli co 10-15 minut słyszy się wybuchający wulkan, który jest kilkaset metrów dalej, to trudno jest zasnąć. No właśnie, tam szczyty tych obu wulkanów oddalone są o zaledwie 3-4 kilometry w sumie. Szczyty tak, no powiem szczerze, że nie sprawdzałem dokładnie, jaka to jest odległość, natomiast tak jak już wspominałem... To sprawdzam w internecie. Będąc w tej bazie wypadowej na tych 3600 metrów doskonale było widać wieczorem te wybuchy wulkanu Fuego. Nie ma. Właśnie nie. Byłem zaskoczony, ponieważ po wizycie na Islandii spodziewałem się właśnie zapachu siarki wszechobecnego, natomiast nie. W Gwatemali w żadnym miejscu nie było tego zapachu. Natomiast jeden z przewodników tłumaczył nam po prostu, że jest to zależne od gazów, które ulatniają się z kraterów tego wulkanu. I akurat te były z małą zawartością siarki. 4 lata temu doszło do erupcji wulkanu Fuego. Mieszanina gorących pyłów, kamieni i skał zabiła wtedy 300 aż osób. Nie zdążyli się ukryć. Mhm. Wulkan Fuego ma 3763 metry. No spore wysokości. Nie miałeś choroby żadnej związanej z wysokością? To znaczy nie, wydaje mi się, że nie. Tak biorąc pod uwagę takie standardowe objawy choroby wysokościowej, to w zasadzie u mnie było tylko i wyłącznie zmęczenie, które było no, po pierwsze na pewno spowodowane samym trekkingiem, a po drugie też na pewno mniejszą zawartością tlenu w atmosferze, która jest na tej wysokości. Natomiast nie miałem żadnych takich tak naprawdę większych problemów zdrowotnych. Niedaleko jest też wulkan Agua. Widziałeś? Tak, jak najbardziej widać go ze szczytu Acatenango. A byliście z przewodnikiem tam? Nie da się inaczej. Mhm. Nie da się inaczej. Trzeba sobie po prostu wykupić wyjście razem z przewodnikiem. Przewodników my mieliśmy 3. Bo zawsze jest to tak, że pierwszy przewodnik tak jakby otwiera grupę, drugi przewodnik idzie mniej więcej w jej środku, a trzeci przewodnik zamyka grupę, żeby po prostu nikt się nie zgubił, żeby nikt nie został gdzieś w trakcie marszu. Odwiedzając Gwatemalę nie da się nie zobaczyć wulkanu, bo przecież ten kraj położony jest niedaleko granicy 3 płyt tektonicznych, stąd duża aktywność sejsmiczna i wulkaniczna właśnie. W kalderze powulkanicznej na wysokości około 1500 metrów nad poziomem morza położone jest jedno z najpiękniejszych jezior na świecie, czyli Atitlan. Zgadza się. Też słyszałem, że jest to jedno z najpiękniejszych jezior na świecie. Wszystkich nie widziałem, natomiast z tych, które widziałem, jak najbardziej mogę potwierdzić, że A jest które jeszcze przepiękne. Widziałeś na świecie? Tutaj tak naprawdę z takich ładniejszych jezior, myślę, nie pamiętam teraz nazw niestety, natomiast na Azorach było ten portugalski archipelag, tam było bardzo dużo też właśnie jezior w kraterach wulkanicznych, które też robiły wrażenie, natomiast były dużo, dużo mniejsze niż Atitlan, bo Atitlan ma, o ile dobrze pamiętam, ponad 100 kilometrów kwadratowych, także jest naprawdę, naprawdę ogromne. I głęboki, bo do 340 metrów głębokość sięga. Słyszałeś, że tam odnalezione zostało zatopione miasto, Majańska Atlantyda? Słyszałem, natomiast nie jestem tym w żaden sposób zaskoczony, bo w Gwatemali jest mnóstwo tak naprawdę majańskich miast. Nad jeziorem są miasteczka. Są. Jest ich dużo. Są bardzo różnorodne, bo jest na przykład miejscowość Pana Hachel, która jest
no, takim chyba główną miejscowością turystyczną w tej okolicy, gdzie zjeżdżają się autobusy ze wszystkich stron Gwatemali. Jest na przykład miejscowość San Marcos, która jest nazywana Mekką hipisów i sam osobiście uważam, że jest troszeczkę przereklamowana, bo jak dla mnie, jak na hipisowskie miejsce jest po prostu za drogo. Jest na przykład miejscowość San Juan, która słynie z rękodzieła, gdzie można sobie po prostu zrobić zakupy i kupić coś lokalnego. Jest też San Pedro, w którym my byliśmy przez 2 tygodnie i też naprawdę polecam. To jest takie miasteczko bardzo lokalne, gdzie można właśnie zobaczyć, jak wygląda lokalne życie w Gwatemali, w takim małym miasteczku, gdzie na ulicach można zobaczyć kobiety ubrane w tradycyjne stroje, gdzie można iść na targ i po prostu zobaczyć, jak wygląda to uliczne życie w Gwatemali. A może zrobiłeś trekking na punkt widokowy Indian Nose, by zobaczyć wschód słońca nad jeziorem Atitlan? Tak, tak. No i jak? Jaki widok? Fantastyczny. Będąc tam, widzi się tak naprawdę wszystkie 3 wulkany, które otaczają jezioro Atitlan. Potężne wulkany. Zgadza się. Widzi się także w tle zarówno Catenango, jak i Fuego. Jeśli ma się szczęście, akurat jest większa erupcja Fuego, to również można ją dostrzec właśnie z tego punktu widokowego. Także nie jest to jakoś bardzo trudny trekking. Największą trudnością jest to, że trzeba wstać wcześnie rano. Wychodzi się około 4, żeby po prostu dotrzeć na wschód słońca, na punkt widokowy. A o której godzinie był tam wschód słońca na przełomie lutego i marca? Wschód słońca był około godziny 6:20 mniej więcej. A zachód? Zachód był wcześniej niż się spodziewałem. Myślałem, że dzień będzie dłuższy, ale tak naprawdę około godziny 18 już było ciemno. Wspomniałeś o autobusach. Niewątpliwą atrakcją w Gwatemali, ale też nie tylko w Gwatemali, są chicken busy. Oficjalnie tam nazywają się kamioneta. Zgadza się. Jechałeś? Jechałem kilkukrotnie. Nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, że polecam, natomiast no jest to naprawdę świetne doświadczenie, aczkolwiek dosyć ryzykowne z tego, co się później orientowałem, rozmawiając nawet z lokalnymi ludźmi, którzy mi mówili, jak dużo jest wypadków z udziałem właśnie chicken busów. W dużym skrócie chicken busy to są stare autobusy szkolne, które używane były w Stanach Zjednoczonych. One są sprowadzane do Gwatemali. Tam odmalowywane w przeróżne barwy, w przeróżne kolory i używane po prostu jako lokalne autobusy międzymiastowe. Natomiast kierowcy, no, można powiedzieć, że jeżdżą jakby jutra miało nie być, bo po tych wszystkich górskich drogach, serpentynach jeżdżą bardzo szybko, wymuszają pierwszeństwo, często wyprzedzają mnie tam, gdzie powinni wyprzedzać, także jest to troszkę ryzykowne, ale no cóż zrobić, tak się ludzie tam przemieszczają, więc my też, spędzając tak dużo czasu, przemieszczaliśmy się tak samo jak oni. Hiszpański jest językiem urzędowym w Gwatemali. Prawie 93% ludności mówi po hiszpańsku, ale też są inne języki. Czytam, że 21 języków Majów. Też słyszałem o 22, ale być może był włączony w to język hiszpański. Natomiast nie zmienia to faktu, że nawet ze znajomością języka hiszpańskiego, czasem w mniejszych miejscowościach, jest problem z tym, żeby się dogadać, ponieważ głównie starsi ludzie często porozumiewają się między sobą tylko i wyłącznie właśnie w języku natywnym. Czasem wygląda to tak, że w jednej miejscowości mówią jednym językiem, a w miejscowości kilka kilometrów dalej już posługują się innym językiem. Ale są też języki nie Majów. Też jest język wprowadzony przez czarnych afrykańskich niewolników. Życie codzienne w Gwatemali. Wszędzie słychać na pewno głośną muzykę. Słychać muzykę, słychać głosy, słychać nawołujących zewsząd sprzedawców. W ogóle zauważyłem, że życie codzienne w Gwatemali toczy się głównie właśnie na ulicach, toczy się na zewnątrz, gdzie na każdym kroku można sobie kupić jakieś warzywa, owoce, na każdym kroku można kupić też tortille, czyli te placki kukurydziane, które są wypiekane po prostu wszędzie. Więc tak, jest gwarno, jest kolorowo, ale jest cudownie. Tak, jest kolorowo. Głównie ze względu na te fantastyczne, kolorowe stroje kobiet robione ręcznie. Tak, one są ręcznie robione, bardzo często w przeróżnych barwach. I zauważyłem, że one faktycznie są używane na co dzień, bo można byłoby pomyśleć, że na przykład kobiety ubierają się w te tradycyjne stroje niejako pod turystów, natomiast wcale tak nie jest, bo właśnie im mniej turystyczna miejscowość, im bardziej właśnie lokalna miejscowość, tym więcej tych tradycyjnych strojów można zobaczyć. Chicken busem pojedziemy teraz na targ w Chichi,
czyli Chichicastenango, największy targ w Ameryce Środkowej. Odbywa się dwa razy w tygodniu. Tak, w czwartki i w niedzielę. No właśnie. No i co wystawiają Majowie? Wszystko. Tam naprawdę można kupić wszystko, począwszy właśnie od jakichś tradycyjnych strojów czy materiałów, poprzez elektronikę, żywność, owoce, warzywa, a skończywszy tak naprawdę na czym sobie tylko człowiek wymarzy. Jakieś pamiątki na przykład. I co przywieźliście? Powiem szczerze, że nie przywieźliśmy bardzo dużo, z uwagi na to, że mieliśmy po prostu ograniczony bagaż. Podczas całej podróży mieliśmy tylko i wyłącznie, no, każdy z nas miał po jednym plecaku, więc mieliśmy ograniczone możliwości kupowania pamiątek. Natomiast ja zakupiłem sobie bluzę zrobioną ręcznie właśnie w takich lokalnych barwach. Samo miasto Chichicastenango podobno brzydkie. No na pewno niczym nie zachwyca. My byliśmy tam tylko i wyłącznie jedną noc, bo przyjechaliśmy po prostu w środę po południu, tak aby w czwartek, no, około 7 rano móc wyjść na targ. Polecił nam taki sposób jeden z właścicieli hostelu, który po prostu powiedział, że im wcześniej tam będziemy, tym lepiej dla nas, bo unikniemy tych wszystkich autokarów i busów, które przyjeżdżają pełne turystów. Więc im wcześniej pójdzie się na targ, tym bardziej lokalny on jest. Czyli już nie było czasu na to, by wstąpić do kościoła Świętego Tomasza. Ciekawego. Nie, niestety nie. No to szkoda, bo można by było zobaczyć, jak obrzędy chrześcijańskie mieszają się z obrzędami majańskimi. Tak, jedyne co widzieliśmy, byliśmy właśnie przed tym kościołem. Jedyne co widzieliśmy, to były właśnie pozostałości po tych majańskich obrzędach. Tak. Nie widzieliśmy dokładnie, jak to wygląda. Niestety widzieliśmy już tylko wypalone takie ognisko, gdzie najprawdopodobniej składane były ofiary. Teraz wybierzemy się na wulkan Pacaya, jeden z trzech czynnych wulkanów w Gwatemali. 2569 metrów nad poziomem morza. Jak wyglądał trekking? Też z przewodnikiem? Tak, też był z przewodnikiem. Wyjechaliśmy z miejscowości Antigua, Guatemala, z grupą po prostu, która tak samo jak i my wykupiła sobie to wyjście. Wejście na sam wulkan nie jest bardzo trudne. To jest około 45 minut, może maksymalnie godzinę marszu. Jeżeli ktoś nie jest w stanie przejść o własnych siłach, może sobie wziąć taksówkę w postaci konia. Oczywiście to jest dodatkowo płatne, ale jest taka możliwość. Sam wulkan w porównaniu na przykład do Acatenango nie jest aż tak spektakularny, ale jest na wulkanie Pacaya bardzo fajna rzecz, którą można zrobić, ugotować sobie coś w tym wulkanie. Są otwory wulkaniczne po prostu, w których jest naprawdę bardzo gorąco i my na przykład robiliśmy sobie tam pianki, takie te amerykańskie, które robi się normalnie na ognisko, natomiast tutaj robiliśmy sobie je w wulkanie. Nasilają się erupcje tego wulkanu. Znaczne ilości popiołów opadły w ubiegłym roku na stolicę Gwatemali, na miasto Gwatemala, zanieczyszczając glebę, ujęcia wody pitnej. No właśnie, jaka jest stolica Gwatemali? Podobało ci się to miasto? Wbrew pozorom tak. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że jest to miasto niebezpieczne. I nie wszędzie można się tam zapuścić. My przed przyjazdem do Ciudad de Guatemala zrobiliśmy sobie po prostu listę tak zwanych zon, stref, w których można się poruszać bezpiecznie i uważaliśmy po prostu, aby nie wyjść poza nie, bo pozostałych już mogły spotkać nas jakieś niebezpieczne sytuacje. Szczerze mówiąc, w samym Ciudad de Guatemala nie ma jakoś bardzo dużo ciekawych miejsc do zobaczenia, bo jest to miasto głównie przesiadkowe, jeżeli chodzi o turystykę Gwatemali. Natomiast jest po prostu ładne, jest dużo wieżowców, jest bardzo zadbane i czyste wbrew wszelkim pozorom. Natomiast, tak jak wspomniałem, no nie zwiedzaliśmy tam bardzo dużo, bo też w porównaniu do pozostałej części kraju to nie ma zbyt dużo do zaoferowania. To teraz pojedziemy do ciekawszego miasta. Kilkanaście kilometrów od stolicy leży Antigua, Guatemala. Do dziś zachwyca. Zgadza się. Antigua, Guatemala jest byłą stolicą Gwatemali. Była stolicą Gwatemali do XVIII wieku, kiedy nawiedziło ją ogromne trzęsienie ziemi, które no niestety zniszczyło większą część tego miasta. Niektóre z budynków, z kościołów do tej pory nie zostały odbudowane, więc można sobie po prostu zobaczyć, jakich zniszczeń dokonało trzęsienie ziemi. W 1770
1976 roku nakazano mieszkańcom opuszczenie tego miasta, no ale nie wszyscy zastosowali się do tego rozporządzenia. I można powiedzieć z biegiem czasu, że na szczęście, bo dzięki nim miasto wciąż żyje i w tym momencie jest pierwsze wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a po drugie jest jedną z głównych atrakcji turystycznych Gwatemali i jest naprawdę przepiękne. Jest to też otoczone wulkanami, chociaż o to nie trudno w Gwatemali. Natomiast z miasta jak najbardziej można też obserwować erupcję wulkanu Fuego, można obserwować wulkan Agua, wulkan Acatenango, przechadzać się kolorowymi brukowanymi uliczkami w gwarze ulicznego życia. Początki miasta sięgają 1543 roku. Wtedy zostało założone najbardziej zaszczytne i najwierniejsze miasto świętego Jakuba od rycerzy Gwatemali. Przez ponad 200 lat pełniło funkcję stolicy hiszpańskiej kolonii w Gwatemali. Trochę zabytków tam jest. Jest trochę zabytków. W większości są to właśnie te zabytki, które nie zostały do końca jeszcze odbudowane po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło miasto. Myślę, że najbardziej znanym zabytkiem jest łuk, który znajduje się w tym mieście. Bo ile dobrze pamiętam Arco de Santa Catalina, można powiedzieć, że ta ulica, przy której on się znajduje, jest taką najbardziej popularną i znaną ulicą w Gwatemali. W Gwatemali jest najwyższy szczyt w Ameryce Środkowej. Nazywa się Tahumulco. Ma 4220 metrów nad poziomem morza, ale są też największe piramidy znajdujące się w historycznym regionie państwa Majów, zagubione w dżungli. Opowiedzmy o tym mieście. Tak, znajduje się na północy Gwatemali i faktycznie jest tak naprawdę pośrodku dżungli. Jest bardzo rozległe, więc nawet pomimo tego, że jest tak popularne, to można bardzo często znaleźć sobie miejsce, gdzie samemu można sobie po prostu te majańskie zabytki zwiedzać. Robi duże wrażenie, jeżeli chodzi o zabudowę, o to, jak wyglądają te majańskie piramidy. Największe wrażenie na mnie chyba wywarł widok ze szczytu jednej z tych piramid, po prostu gdzie okiem sięgnąć było widać tylko i wyłącznie dżunglę, gdzieś pomiędzy drzewami tylko czasami wyłaniały się szczyty tych piramid. Jedno z pierwszych miast Majów zostało stworzone około 300 roku przed naszą erą. Tikal był stolicą starożytnej krainy. Od 300 roku do 900 roku przed naszą erą stawał się największym ośrodkiem Majów. Około 3000 budynków, a wśród nich aż 16 świątyń. Jest co zwiedzać. Jest, zdecydowanie. Tak naprawdę idąc tam, żeby zwiedzić cały kompleks, można spokojnie spędzić tam cały dzień i się nie nudzić. Zajrzyjmy tam, gdzie rzeka chowa się pod skałą. Odwiedzimy gwatemalski pomnik przyrody Semuc Champey. Tak, Semuc Champey jest jednym z piękniejszych miejsc w Gwatemali. To naturalny wapienny most, pod którym przepływa rzeka, natomiast na samym moście znajdują się też naturalne wapienne baseny, w których można się schłodzić podczas gorących dni. Widok jest naprawdę spektakularny, szczególnie z punktu widokowego obok, gdzie widać tak naprawdę całość tego mostu i całość tych basenów. Wspominaliśmy na przykład o tym, że Gwatemala jest bardzo aktywnym sejsmicznie krajem i tak się złożyło, że będąc nad jeziorem Atitlan, przeżyliśmy pierwsze i mam nadzieję, że ostatnie w naszym życiu trzęsienie ziemi. Niewiele z niego pamiętam, powiem szczerze, bo wystąpiło w środku nocy, było około godziny 1:30 w nocy, natomiast było bardzo silne, bo jak później sprawdziłem, to było 6,2 w skali Richtera. I gdy rozmawialiśmy następnego dnia z córką właściciela hostelu, w którym mieszkaliśmy, no to mówiła, że ma 32 lata i w jej życiu tak silnego trzęsienia ziemi jeszcze nie było. Na szczęście było bardzo krótkie, więc przynajmniej w naszej okolicy nikomu nic się nie stało i żadnych większych szkód nie narobiło. Natomiast no, było to dosyć ciekawe doświadczenie i nie chciałbym przeżyć go gdzieś jeszcze raz, na przykład jakiegoś większego i dłuższego trzęsienia ziemi. Podczas tej długiej, kilkumiesięcznej podróży na pewno mieliście sporo przygód. Z ciekawych historii na przykład mogę wspomnieć o wyjściu właśnie na ten wschód słońca na Indian Nose niedaleko jeziora Atitlan.
Tenochtitlan, ponieważ tam też poszliśmy z przewodnikiem, natomiast poszliśmy już nie z biura podróży, nie z żadnej agencji, tylko po prostu zapytaliśmy się właściciela hostelu, w którym spaliśmy, czy zna kogoś, kto mógłby nas tam zabrać. Powiedział, że jasne, nie ma problemu, ma znajomego, który jest przewodnikiem i powiedział, że ten jego znajomy przyjdzie po nas około 4 nad ranem, więc byliśmy faktem przygotowani na to, że ktoś nas odwiedzi, natomiast nie spodziewaliśmy się, że o godzinie 4 nad ranem zapuka do drzwi starszy pan, świecąc latarką po oknach, trzymając w drugiej ręce ogromną maczetę, więc przyznam szczerze, że troszkę się zastanawialiśmy, czy otworzyć te drzwi, czy to jest faktycznie ta osoba, na którą czekamy, ale tak, to był przewodnik, a później dowiedzieliśmy się, że maczetę miał ze sobą ze względów bezpieczeństwa, ponieważ na punkt widokowy można dotrzeć dwoma szlakami. Jeden szlak jest jak najbardziej bezpieczny i właśnie nim weszliśmy, natomiast drugi szlak jest, można powiedzieć, przejęty przez jedną gwatemalską rodzinę, która pełni nad nim pieczę i gdy chce się nim przejść, trzeba uiścić nie do końca dobrowolną opłatę za to, że ten szlak jest utrzymany przez ową rodzinę w dobrej kondycji. Stąd dzięki maczecie można tej opłaty nie uiścić. Być może tak. Na szczęście nie było sytuacji, w której maczeta musiałaby zostać użyta, ale no, to tak jak wspomniałem, to były kwestie bezpieczeństwa. A ciekawsze przygody, momenty podróży po innych miejscach Ameryki? Na pewno mogę wspomnieć o Los Angeles, które wywarło na mnie też ogromne wrażenie. Z jednej prostej przyczyny. Jeszcze nigdy nie widziałem miejsca, w którym byłyby tak duże skrajności. Bo z jednej strony widać tam ogromnie majętnych ludzi, którzy jeżdżą drogimi samochodami i mieszkają w przepięknych domach. Natomiast kilka kroków dalej znajdują się osiedla dla bezdomnych, gdzie są porozbijane namioty i oni sobie tam po prostu żyją i mieszkają. Rozmawialiśmy też na przykład o bezpieczeństwie w krajach Ameryki Centralnej. I będąc w Meksyku, będąc w takiej bardzo turystycznej miejscowości Playa del Carmen, rozmawialiśmy też właśnie na temat bezpieczeństwa z jednym lokalnym chłopakiem, którego poznaliśmy podczas pobytu. I on wyjaśnił nam, dlaczego na przykład Playa del Carmen jest miejscem bardzo bezpiecznym. Jest ono pod, można powiedzieć, opieką kartelu narkotykowego, któremu po prostu zależy na tym, żeby to miasto było bezpieczne. I dzięki temu, że to miasto jest pod kontrolą kartelu, turyście na przykład w żaden sposób, nawet włos z głowy nie może spaść w mieście. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mówimy o lokalnym życiu, no to jest ona po prostu podporządkowana kartelom. Jeżeli chce się cokolwiek, jakikolwiek biznes w tym mieście prowadzić, cokolwiek sprzedawać, czymkolwiek handlować, trzeba po prostu uiścić podatek od tego, co się zarobiło. Mogę wspomnieć też o kuchni lokalnej, gdzie no faktem w Gwatemali kuchnia jest po prostu pochodną meksykańskiej. Natomiast w samym Meksyku właśnie z uwagi na to, że było tanio, stołowaliśmy się bardzo często poza domem i spotkała mnie właśnie jedna ciekawa przygoda, gdzie teraz już mogę powiedzieć, że na pewno warto znać język hiszpański, będąc w Meksyku, bo byliśmy kiedyś u takiego ulicznego sprzedawcy, zamawialiśmy sobie tacos i oczywiście menu było po hiszpańsku, więc ja podczas zamawiania pomyliłem sobie dwa hiszpańskie słowa, bo było w menu tacos de ojos i skojarzyło mi się to od razu z jajkiem, więc stwierdziłem, że po tych wszystkich mięsnych daniach, które ciągle tam spożywamy, stwierdziłem, że chętnie spróbuję sobie po prostu czegoś nowego i spróbuję sobie tego tacos z jajkiem. Natomiast niestety, ale jajko po hiszpańsku to huevo, natomiast ojo to oko. I było to no po prostu pokrojone, podsmażone wołowe oko, które na szczęście dopiero później dowiedziałem się, czym jest. Podczas jedzenia jeszcze nie byłem tego świadom, ale nie polecam. Nie było to dobre. Smaczne. Raz warto było spróbować, natomiast więcej już na pewno nie. A co dobrego w Gwatemali jadłeś? Oprócz tortilli. Oprócz tortilli to tak naprawdę kuchnia Gwatemali składa się głównie z ryżu i fasoli. Więc tam najczęściej właśnie ten ryż i fasola spotyka się w daniach. Natomiast w Gwatemali jadłem chyba najlepsze owoce,
jakie w życiu widziałem, jakie w życiu jadłem. Papaja, mango, na przykład ananasy. Ananasy były zupełnie inne niż u nas. Były po pierwsze dużo większe, po drugie były bardzo, bardzo żółte, chociażby nawet z zewnątrz. Po trzecie bardzo słodkie. I co ciekawe, tak naprawdę nawet środek tego ananasa, ten rdzeń taki w środku, też można było spokojnie zjeść i był smaczny. A w tych ananasach, które u nas spotykamy, trzeba go po prostu wycinać. Natomiast z drugiej strony zawsze ciekawe jest to, że coś, co dla nas jest bardzo powszechne, tam wydaje się być egzotyczne. I na przykład, jeżeli chciałoby się zjeść w Gwatemali jabłko, jak najbardziej można, tylko one są sprzedawane tylko i wyłącznie w supermarketach, sprowadzane oczywiście z zagranicy i sprzedawane na sztuki. Tam nie są zupełnie powszechnym owocem. Jeśli chodzi jeszcze o stolicę Gwatemali, o Ciudad de Guatemala, mnie bardzo zaskoczyło to i nie mogłem się zupełnie do tego przyzwyczaić, że w stolicy Gwatemali lotnisko międzynarodowe znajduje się praktycznie w centrum miasta. Także w zasadzie niezależnie od tego, gdzie człowiek się znajduje, gdzie przebywa, non-stop nad głową przelatują samoloty, non-stop jest głośno i z uwagi na to, że bardzo często w noclegach w Gwatemali okna nie są do końca szczelne, czasami trudno było zasnąć wieczorem, gdzie tuż nad głową na przykład przelatywały samoloty. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Jakub Zieliński. Dziękuję bardzo za zaproszenie.